Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Piotr Jegliński i w imieniu wydawnictwa Edycją Spotkania chciałbym tutaj wszystkich przywitać. Jest mi tym bardziej miło, że w tym roku mija 40. rocznica, kiedy to wydawnictwo powstało na emigracji. Przypomnę może trochę historii. Pierwszą książką, którą żeśmy wydali, to też symbolicznie, jest rzeczą symboliczną, był tekst, który przysłał mi z Lublina kardynał Karol Wojtyła, Wspomnienia z Kazachstanu. I to była pierwsza książka. Ja byłem młodym człowiekiem, studiowałem w Paryżu i w ogóle nie wiedziałem, że ta książka właśnie zmieni moje życie, bo od tego momentu stałem się wydawcą, nie wiedząc jak. No, mamy 40 lat i teraz cieszę się, że będziemy mogli Państwu zaprezentować książkę, którą można powiedzieć, że jest takim opus magnum. To jest wspaniała książka, która mówi o epoce, która odeszła. Epoce, która przeszła jak, można powiedzieć, sen, która zniknęła, o elitach, ludziach, czasach. Jest książką bardzo na czasie, bo jakże bardzo brakuje, to widać dzisiaj, elit. Te elity polskie zostały zniszczone. Zniszczone przez I wojnę światową, przesunięcie gigantyczne granic, choć mało sobie zdajemy sprawę, ale parę milionów Polaków zostało wtedy przesiedlonych, wykorzenionych w zasadzie. To dotyczy również części i mojej rodziny. I następnie króciusieńki okres pokoju, bo ten pokój trwał 16 lat dokładnie. W 23 roku skończyły się działania na Śląsku, powstania. I przez 16 lat zrobiono tak wiele. A potem II wojna światowa, barbarzyński najazd Niemców, no i Sowietów. I oba te reżimy totalitarne zniszczyły elity. A po wojnie ten reżim sprowadzony na czołgach sowieckich doprowadził, że znaczna część elit została zniszczona w obozach, łagrach, więzieniach, a znaczna część Polaków musiała uciekać za granicę. Powiem Państwu tylko tyle, że w 1945 roku 90% członków polskiego PEN-klubu znajdowało się w Londynie. To pokazuje, jaka to była hekatomba. I dlatego ta książka dzisiaj prezentowana jest tak cenna i ważna. Pokazuje, że myśmy zawsze w Europie byli, że te elity polskie, które zniknęły, a które przecież były, miały kontakty europejskie i tych granic praktycznie się nie czuło. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj między nami, od niego znaczne, jest z nami Marek Potocki, głowa rodu Potockich, linii Łańcucko-Antonińskich. Chciałbym serdecznie przywitać Marka Potockiego. Chciałbym przywitać też tutaj obecną siostrę Marka, panią Netę Gromnicką Potocką. Młodego pokolenia już nie będę wymieniał, bo siedzi tutaj również w ławce rodzinnej. No i przede wszystkim teraz dochodzimy do najważniejszej osoby, bo bez niej ta książka by nie powstała. Pani Aldona Kruszewska, cholewianka, kustosz Muzeum w Łańcucie i taki dobry duch. Jest tu też obecny dyrektor zamku, stary nasz przyjaciel, walk rewolucyjnych, razem uczestniczyliśmy w obalaniu komunizmu, Wit Wojtowicz.
I tak jak powiedziałem, no, wśród tych podziękowań trzeba podziękować osobom, które włożyły ogromny wkład, żeby ta książka wyglądała tak, jak wygląda. Pani Annie Bauer, która jest tutaj z nami też obecna. Pani Ewie Sikorskiej, która z wielkim pietyzmem robiła te korekty i różne indeksy. I tu nieobecnej mojej siostrze Magdalenie Gije oraz wielu, wielu ludziom w wydawnictwie, którzy wykazali się niezwykłą cierpliwością przy naszych niekiedy atakach nerwowych, kiedy coś nie szło. Bo zawsze książkę wykonuje duży zespół ludzi i to są takie małe tryby. Jeżeli coś się tam zacina, to wtedy są jakieś zacięcia. Tutaj tych zacięć w naszej pracy było niewiele. Jak na taką książkę, proszę Państwa, ta książka ma ponad 380, nie liczyłem tego dokładnie, ilustracji. Proszę sobie wyobrazić. I to wszystko jest bardzo piękny layout, właśnie, który zawdzięczamy pani Annie Bauer. Także no, sami możecie Państwo zobaczyć i podziwiać tą książkę. Myślę, że ona jest to pierwsza książka tego typu, właśnie mówiąca o tych elitach, tych czasach i tych polowaniach, bo przecież polowania to nie jest tylko, tak jak to dzisiaj niektórzy mówią, zabijanie niewinnych zwierząt. To były na początku przecież to była tak zwana, jak to się dzisiaj mówi, niezbędnik w życiu każdego człowieka, polowano, żeby przeżyć. Potem z czasem te polowania zamieniły się też i w miejsca spotkań towarzyskich. Ale o tym wszystkim ta książka opowiada. Ja myślę, że najpierw poproszę do głosu, poproszę Marka Potockiego, który jako głowa tutaj rodziny, a przede wszystkim wielki kolekcjoner, też opowie coś o rodzinie i o tym, jak kolekcjonował te obiekty. Bardzo proszę. Dziękuję, Piotrze. Wszystkim Państwa bardzo serdecznie witam i dziękuję, że Państwo tak w wielkim gronie przybyli na promocję tej książki. Ogromne podziękowania dla autorki, dla Aldony, bo to ona wszystko zebrała jako informację, napisała swoim doskonałym piórem i dała tej książce wymiar, który ona ma do końca. Naturalnie później z wielką pracą dodatkową, ale zasadniczą osobą jest Aldona. A ogromne podziękowania dla Piotra, który się decydował w sekundę, jak się dowiedział, że rękopis istnieje i za to mu ogromnie dziękuję i podziwiam za to, co potrafię wykonać. Bo moim zdaniem, ponieważ jestem od kilku lat skromnym zbieraczem książek, odrobinę się znam na mise en page, na papierze, na fotografiach, to jest wspaniała robota. To jest wspaniała robota, także ta książka na pewno będzie miała duży sukces w Polsce i mam nadzieję za granicą. I trochę teraz ad rem. To jest książka o moich, czy naszych ojcach, naszych dziadach, naszych pradziadach i tak dalej. Ci ludzie, jak Państwo prawdopodobnie wiecie, byli w dużej mierze kuzynami. Nie zawsze te małżeństwa były szczęśliwe jako pary, ale trzeba było łączyć nazwiska, niespecjalnie wiele, może 15-20. I przede wszystkim fortuny, bo to było, o tym się nie mówiło, ale to było najważniejsze. I te fortuny, mniejsze czy większe, były w Polsce ogromne. Przeczytacie Państwo z książki, ja jeszcze nie czytałem, ale myślę, te detale tam są, że
jeden z ludzi najbardziej zasłużonych dla tego, co się nazywa myślistwo w Polsce, dziad mój Józef Potocki, nie dostał przy podziale nic, bo jego brat Roman został ordynatem łańcuckim, no i wziął łańcuch. Ale moja prababka, matka Józefa, dała mu tak zwaną sanguszczyznę. To było 55 tysięcy bardzo dobrej ziemi na Wołyniu. Ale na tej ziemi nie było nic. Mały dworek, który się nazywał Antoniny, nic w porównaniu z tym, co później Józef zrobił przez tych 20 parę lat. I trzeba to było jakoś wykorzystać. I Józef w przeciągu 23-4 lat dokonał niesłychanego dzieła, bo z tych 55 hektarów zrobił majątek, który był znany w Rosji, bo wszyscyśmy byli wówczas poddanymi rosyjskimi, a co jeszcze bardziej ważne, bo bez tego nie byłoby polowań, zrobił niesłychanie bardzo dochodową majętność. Podzielił to na majątki, wziął doskonałych zarządców, dobrze im płacił, sprowadzał doskonałe bydło, doskonałe knury z Anglii i to wszystko szło do przodu w sposób niesłychany i nagle przychodzi parowóz historii, który rujnuje wszystko w parę miesięcy. W parę miesięcy. Ale to tylko kawałek o książce. Polowania w Łańcucie i polowania w Antoninach to była wielka, bardzo wielka entrepreza. Naturalnie służąca tak Antoninom, bo zapraszano bardzo bliskiego kuzyna Mikołaja II, wielkiego księcia Borysa, którego moja babka trochę złośliwie nazywała Romanow de service, czyli Romanow, którzy do czegoś służy, bo polscy właściciele zemści, nawet ci bardzo majętni, jak mój dziad, nie byli mile widziani przez administrację rosyjską. Więc fakt, że bliski kuzyn cara bywał na polowaniach, powodowało, że od żandarma na ulicy do namiestnika w Warszawie wszyscy mu się bardzo kłaniali. Takim Romanow de service w Łańcucie byli członkowie rodziny panującej w Austrii, w tym ten nieszczęsny Rudolf, który później nie został następcą Franciszka Józefa. Polowania były formą życia. To było zachowanie tradycji, to była przyjemność i o tym właściwie nie mogę powiedzieć, że życie socjalne się kręciło wokół polowań, ale prawie, że się kręciło wokół polowań. Dam Państwu znowu mały, nieco złośliwy dla członków mojej rodziny przykład. Udało mi się odnaleźć oryginał wspomnień mojego stryja Jerzego Potockiego, który był pierwszym ambasadorem, zanim był ambasadorem w Waszyngtonie, był pierwszym ambasadorem Polski po 130 latach w Turcji, po Piotrze Potockim. Także to też była dla nas wielka frajda, że po Potockim w XVIII wieku, na początku XX wieku przyszedł inny Potocki. I on w tychże memuarach pisze, że oddał listy uwierzytelniające, tak się mówi, Kemal Pasza i o tym są dwa zdania. Dosłownie dwa zdania. Mówi, oddałem listy, które miałem z Belwederu, wszystko się dobrze udało. Koniec, kropka. Trzy strony później są dwie kartki, czyli cztery strony o polowaniu na zające, którym ktoś tam w Turcji urządził. Więc to daje, to nie jest kwestia tego, że on nie lubił Kemala Paszy. Dla niego to po prostu był nord, że to było coś, co było dla niego daleko bardziej
ważne niż spotkanie Kemala Paszy, który na początku XX wieku był jednym z wielkich twórców ówczesnego świata. Także te polowania były niesłychanie paradnie urządzane, bardzo profesjonalnie urządzane. Wielu specjalistów sprowadzano, jak piqueur z Francji, czy jak huntsmenów z Anglii. Sprowadzano psy, sprowadzano bardzo dobre konie, które później hodowano na to tylko na polowania, bo to były zupełnie inny typ konia niż konie na wyścigi, czy konie do powożenia itd., itd. Także to wszystko było ogromnie profesjonalnie robione. Ja tylko rozpocząłem, bo myślę, że pani Aldona daleko lepiej i głębiej i poważniej państwa wprowadzi ten temat. Także jeszcze raz państwu bardzo dziękuję za tak łaskawe przyjście i kłaniam się państwu i dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo miło mi być tutaj z państwem. To jest oczywiście dla mnie bardzo ważny dzień, bardzo wzruszający. Wcześniej, kiedy planowaliśmy to spotkanie, pan Piotr poprosił, abym powiedziała o tym, jak ta książka powstawała. Nie wiem, czy to jest interesujące, ale może dla historii należałoby. Ja pracuję w Muzeum w Łańcucie od kilkudziesięciu już lat, jestem kustoszem i od ponad kilkunastu zajmuję się polowaniami, które sobie sama wynalazłam. Nikt mi nie wskazał tego tematu. Jestem kustoszem działu pojazdów konnych, zajmuję się słynną wozownią hrabiów potockich. Jak państwo wiedzą, wśród tych pojazdów są również takie, którymi udawano się na polowania, z których wręcz polowano. Jest bezcenna kolekcja trofeów, przede wszystkim egzotycznych. Przed tymi kilkunastoma, dwudziestoma laty raptem, pisząc o konnych portretach potockich, uświadomiłam sobie, że nikt wcześniej naukowo, profesjonalnie polowaniami się nie zajmował. I powstało więc kilkanaście artykułów, które były przede wszystkim drukowane w materiałach przez Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Artykuły, które we fragmentach pokazywały polowania potockich. A to polowania par force, a to polowania ze strzelbą, czy też monograficzny artykuł poświęcony słynnemu pałacowi myśliwskiemu potockich w Julinie, czy parkowi aklimatyzacyjnemu hrabiego Józefa Potockiego w Pilawinie, czy jego bardzo licznym myśliwskim wizerunkom, czy też trofeom łańcuckim, czy architekturze leśnej. I kiedyś przywołany tutaj przez pana Piotra Jeglińskiego, pan Wit Wojtowicz, dyrektor muzeum, poddał taką myśl, żeby napisać pełną monografię polowań łańcuckich i antonijskich. Dopowiedzieć, bo oczywiście tych kilkanaście tekstów moich nie wyczerpywały tematu. No i się posłuchałam. Za co jestem panu Wojtowiczowi bardzo wdzięczna. Będąc dzisiaj tutaj z państwem, widząc tą książkę, mając obok siebie pana Marka, któremu znowu bardzo wiele zawdzięczam, bo pan Marek otworzył przede mną swoje przepastne archiwum fotograficzne, zresztą nie tylko przy okazji polowań, już wcześniej, przy tych wszystkich moich publikacjach, które tyczyły Łańcuta i Antonin. I to było niezwykle ujmujące, przyjemne, ale bardzo merytorycznie ważne, ponieważ te fotografie, one są w 99,9% do tej pory nieznane. One pierwszy raz, one mają premierę w tej publikacji. Ale one są ważne nie tylko dlatego, że są świadkiem historii, że są piękną ilustracją do tego tekstu, ale one są materiałem merytorycznym. To jest źródło, z którego się czerpie, z którego się ogląda polowania. Dzięki tym fotografiom bardziej się je rozumie. Widzi się epizody, widzi się ich organizacje, widzi się te osoby, które bywały. Nie wszystko zostało napisane. Bardzo wiele rzeczy dało się odczytać właśnie z tych fotografii. Zresztą pan Marek był pierwszym czytelnikiem tego tekstu. Bardzo mi pomógł.
i jego rady bardzo były dla mnie ważne. Chcę podziękować również bardzo nieobecnej pani Marii z Potocki-Chrejowej, która opowiedziała mi dużo o polowaniach juilińskich i w Derażnem, bo pamięta jeszcze z lat 30. oba te majątki, gdzie bywała. Derażne było jej domem rodzinnym. Pamiętała swojego ojca wyjeżdżającego na polowania. Również otworzyła przed nami, przede mną i moim mężem swoje albumy bardzo, bardzo interesujące, już właściwie pokazujące 20 lata i 30 XX wieku z polowaniami. I to znowu wielka pula fotografii i materiału historycznego, który był tutaj bardzo, bardzo ważny. Również nieżyjący już pan Roman Potocki opowiadał mi o polowaniach i fotografie, które należały do niego, również mi udostępnił. Osób, które pomogły przy powstawaniu tej książki, przy kwerendach, moich kolegów muzealników, archiwistów, jest bardzo wielu. Ale chcę wspomnieć jeszcze dwie osoby bezpośrednio związane z łowiectwem łańcuckim. To są państwo Zdzisława Tymanowa i pan Wiesław Krawczyński junior, których ojcowie byli pracownikami lasowości łańcuckiej, łowiectwa. Pan Franciszek Chruściel był zarządcą leśnictwa biedaczów Zerwanka, a pan Wiesław Krawczyński, ojciec Wiesława juniora, był dyrektorem lasów ordynacji do roku 1939. I z ich pamięci również korzystałam. Również mi opowiadali, również pokazywali swoje fotografie rodzinne, a jednocześnie dotyczące pracy zawodowej ich ojców w lasach łańcuckich. Wiesław Krawczyński przesłał mi bardzo piękne wspomnienie polowań wigilijnych, które właściwie in extenso zacytowałam w książce. Pan Marek bardzo pięknie powiedział o polowaniach i właściwie nie potrzebuje niczego więcej dopowiedzieć. Powiedział te dwa najważniejsze słowa, trzy, cztery, że polowania były częścią tamtego życia. Polowanie było również ćwiczeniem sprawności fizycznej. I co chyba jest mało znane, w okresie zaborów było zaprawą do tej oczekiwanej walki o ojczyznę, bo to była jedyna możliwość obcowania z bronią i sprawdzania się. Polowania łańcuckie i polowania antonińskie to jest rzeczywiście przebogaty kawał historii obu tych rezydencji. Mam nadzieję, że odnajdą państwo wszystkie te szczegóły w książce. Zarówno te bardzo techniczne, związane z samą organizacją łowów, z organizacją gospodarstwa łowieckiego, jak też te towarzyskie. Myślę, że w przypadku łańcuta szczególnie jest to wyraźne, bo polowania właściwie były naczynia połączone. Polowania były epizodem w życiu rezydencji, dość ważnym, więc nie epizodem, tylko wydarzeniem, które powodowało zapraszanie do łańcuta gości. Łańcut dzięki temu stał się salonem, mogli w nim bywać ludzie szczególni, właśnie chociażby arystokraci, kuzyni, ale także członkowie dworu z Wiednia. I właśnie polowania były asumptem do tego, żeby przeprowadzić wielki, modernizacyjny boom na przełomie XIX i XX wieku. Ten łańcuch, który my teraz oglądamy, on został wyremontowany i zmodernizowany po to, żeby przyjmować gości. A przyjmowano gości przede wszystkim podczas jesiennych sezonów polowań. Chcę państwu powiedzieć na koniec, że ta praca, tak pięknie uwieńczona tym bardzo pięknym tomem, estetycznie bardzo wysmakowanym, za co bardzo chciałam podziękować całemu zespołowi wydawnictwa Edition Spotkania i panu Piotrowi Jeglińskiemu, i na jego ręce, kłaniając się nisko,
wszystkim Państwu również bardzo serdecznie wyrazić swoją wdzięczność. Chcę Państwu powiedzieć na koniec, że cała ta praca była dla mnie wielką radością, przyjemnością, oglądaniem się za siebie, co szalenie lubię, patrzenie na te czasy przeszłe, które w mojej imaginacji są, były piękniejsze i lepsze. Były wielkim wzruszeniem. Właściwie taka jest praca historyka czy historyka sztuki. I jestem, wypada mi tylko stwierdzić, że jestem osobą niezwykle szczęśliwą, mogąc zawodowo pracując, odnajdywać radość, wręcz szczęście w swojej pracy. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że korzystając tu z obecności dwóch tak znakomitych osób, członka, przede wszystkim głowę rodziny Potockich oraz autorki, może Państwo macie jakieś pytania, na które chętnie odpowiemy. Ja tylko chciałem jeszcze dodać, bo to nie byłaby pełna opowieść, właśnie to jest historia też dwóch braci Potockich. Marek już tu wspomniał o swoim pradziadzie, dwóch braci Potockich o Romanie i Józefie. Dwaj bracia, którzy ożenili się z dwoma siostrami, córkami Antoniego Radziwiłła. I ta właśnie opowieść o nich mówi i o ich czasach. Także jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo prosimy. Właściwie ja nie mam pytań, ale to tylko uwaga pewna. Wśród arystokracji polskiej Potoccy wyróżniali się zawsze wykształceniem. Stanisław Kostka-Potocki, Jan Potocki, jeden z największych polskich pisarzy, mimo że pisarz języka francuskiego. No i potem znakomici dyplomaci Józef Potocki. Alfred Potocki, namiestnik. Znalazłem gdzieś wiadomość, i to wiadomość źródłową i pewną, że Alfred Potocki, namiestnik, otrzymał od cesarza tytuł książęcy. Dobrze, pokażę to. Który został jednak z zachowaniem wszelkich form odesłany. Alfred albo Roman. Nie pamiętam. Tutaj, kiedy mówiono o zasługach dla tej książki, chciałem powiedzieć, że tak dzisiaj, kiedy się mówi tyle o designie, czyli o projektowaniu, materiał ikonograficzny zebrany w tej książce jest niezwykle cenny ze względu właśnie na projekty powozów, na projekty strojów, bo dla tych zleceniodawców robiono wszystko, co było najpiękniejsze i najlepsze w Europie. Także to był ten poziom, to był ten wzorzec metra SEW. Wszystko inne mogło pretendować do tego poziomu, tego najwyższego poziomu. Myślę, że za mało poświęcono tutaj uwagi zasługom pana Marka Potockiego, który po tych wszystkich katastrofach dziejowych, jakie nasz kraj przeszedł, mówi o sobie, że jest skromnym kolekcjonerem od kilku lat, ale ten skromny kolekcjoner zebrał niezwykłą kolekcję rodzinną, bez której tego rodzaju album nie byłby do pomyślenia, bo szalenie cenną cechą tego albumu jest właśnie ta strona ikonograficzna. No, ubrania szyte przez najlepszych krawców, a na koniec chcę zacytować na potwierdzenie tego, co mówię. Zdanie nie do odparcia, mianowicie, że być może
Z czasem dużo większe wrażenie od obrazów i rzeźb zrobią suknie projektowane dla eleganckiej kobiety. Nie zgadną Państwo, kto to powiedział. Święty brat Albert. Nacisnąć. O tym tytule wałkowano u nas w rodzinie przez 4 pokolenia. Ja jako małe dziecko mieszkające w Polsce Ludowej bez klozetu i noszącym wodę i wynoszącym wodę codziennie słyszałem, że myśmy jak Rouen we Francji z dumą odmówili tytułu książęcego, którego nam dawano czy proponowano kilka razy. Nic nie jest, według tego co ja wiem, większą nieprawdą. Myśmy się ogromnie starali, pierwszy ordynat, drugi ordynat, trzeci ordynat i zawsze pod jednym lub drugim czy trzecim powodem Wiedeń odmawiał. Jaka jest rzeczywistość, jaka jest prawda historyczna, nie wiem. Ale nie śmiałbym cokolwiek mówić o tym tytule pozytywnie, bo wydaje mi się, że zawsze nam go odmawiali, a myśmy go bardzo chcieli i nigdy nie dostali. Więc może jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, czy coś dodać do tej opowieści. A jeżeli nie ma jakiś, powiem tak jak w Sejmie PRL-u, nie widzę, nie słyszę. Jeżeli nie ma takich głosów, to w takim razie serdecznie Państwa zapraszamy na mały poczęstunek, no i rozmowę w kręgach towarzyskich tutaj. Także bardzo dziękuję za przybycie.